Argus pszeniczny, czyli budżetowy Weizen z Lidla za 2,25. Tomasz Migdałek, blog birofile.blogspot.com. Witam serdecznie. Dzisiaj recenzja właśnie tego piwa Argusa pszenicznego. Jest to piwo górnej fermentacji, piwo pszeniczne, które pojawiło się dzisiaj w ofercie Lidla. Dzisiaj to jest 11 sierpnia. Jasne piwo pszeniczne, piwo górnej fermentacji, pasteryzowane, w składzie woda, sód pszenny, sód jęczmienny, chmiel modyfikowany. Brzmi tajemniczo. Chmiel modyfikowany, zawartość alkoholu 4,3%. Nie ma chyba nigdzie informacji na temat ekstraktu. Piwo z datą przydatności do spożycia 18 stycznia 2015. Wedle informacji, które udało mi się uzyskać, piwo zostało uważone przez grupę Lobkowicz dla Lidla. Jak dotąd chyba w polskich Lidlach tego piwa nie było, ale się pojawiło, więc będzie tutaj również zdegustowane. Zobaczmy, jak wygląda etykieta. Taki argusowy sznyt, ale troszkę jakby wzbogacony takimi elementami dość mocno czeskimi. Jeśli chodzi o krawatkę, no to tutaj mamy to sreberko takie, charakterystyczne właśnie dla piw czeskich. Wygląda to całkiem nieźle. Etykieta taka, jak widać. Jest również kontretykieta, co ciekawe, kontretykieta w języku polskim, czyli jakby tutaj z myślą o nas kontretykietę przygotowano. Jest też informacja tutaj, jak piwo nalewać, że trzeba zamieszać osad. Brewed in the Czech Republic, premium quality. No zobaczymy, jak będzie z tą jakością. Otwieramy. Kapsel, jak sądzę, goły chyba, nie? Nie chcę już mi się go tutaj otwierać, ale pewnie goły. Co w aromacie? No czuć banany, czuć akcenty przyprawowe, goździkowe. No taki typowo wajcenowy zapach. Trudno się przyczepić. Zobaczymy, co będzie dalej. Przelewamy piwo do szkła. Piana. Piana na medal. Przynajmniej utworzyła się bardzo, bardzo ładna. Barwa żółta, taka lekko przybrudzona żółć. Piwo oczywiście zmętnione, jak na Weizena przystało. Myślę, że barwa jak najbardziej się mieści w prawidłach stylu. Piana znakomita, tak to trzeba określić. Piana znakomita, śnieżno-biała, drobno-oczkowa, bardzo zwarta, mięsista, nie ma symptomów szybkiego opadania. Wygląda to naprawdę fajnie. Rzut oka z bliska. Tak się piwo prezentuje. Barwa taka przybrudzona żółć, idąca gdzieś zwolna w kierunku pomarańczy. Piana, tak jak widać, naprawdę bardzo okazała, bardzo bujna. Jest trochę większych pęcherzy, również takich mydlanych, ale generalnie o pianie można mówić w superlatywach. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ok, aromat ze szkła. Piana nam tutaj troszkę przeszkadza, ale czuć banany. Jest też jakby troszkę cytrusów i takiej kwaśnawej, kwaskowej nuty, typowej też dla słodu pszenicznego. Są akcenty przyprawowe, goździki. Pachnie to naprawdę nieźle.
wygląda bardzo dobrze. Zatem próbujemy Wasze zdrowie. Argus pszeniczny, jedna z najtańszych pszenic na polskim rynku, 2,25. Wasze zdrowie. No, bardzo przyjemnie. Bardzo orzeźwiająca, wyraźnie bananowa, z fajną nutą chlebową, fajnym takim chlebowym akcentem. Jest dość dużo takiej owocowej, bananowej słodyczy. Jest oczywiście dla kontry troszkę takiej kwaśności delikatnej, ale słodycz jest rzeczywiście dość wyraźna. Ale to właśnie jest taka słodycz, to nie jest tępa słodycz, to jest słodycz bananowa, owocowa, mieszcząca się jak najbardziej w prawidłach Hefeweizena. Piana nam się tutaj, jak widać, redukuje, ale cały czas przyzwoicie to wygląda. Intensywne nagazowanie, również typowo. Piwo orzeźwiające, lekkie. Niski woltaż 4,3%, więc to jakby tutaj też ma swoją pozytywną wagę. Jest nuta lekko taka apteczna, drożdżowa, która też jak najbardziej powinna być w tym piwie. Więc mogę powiedzieć, że generalnie ta pszenica za 2,25 z Lidla wyczerpuje wszystkie podstawowe cechy piwa w stylu Hefeweizen. Naprawdę nie ma na co narzekać. Jeżeli ktoś lubi piwa pszeniczne i chciałby mieć właśnie takie piwo do ugaszenia pragnienia albo na grilla inne aniżeli lager, no to zamiast Argusa Majestika albo obok Argusa Majestika może w Lidlu sięgnąć po Argusa pszenicznego. Żal mi bardzo i szkoda mi bardzo, że nie jest to piwo w stałej ofercie Lidla, dlatego że swego czasu w stałej ofercie Lidla było piwo pszeniczne. To był Grafenwalter Hefeweizen, tak to się chyba nazywało. On był robiony przez jakiś browar należący do grupy doktora Edkera. I ta pszenica na początku, kiedy się pojawiła, to była puszkowa pszenica, swoją drogą w stalowej puszce. Ona, pamiętam, kosztowała złoty 79. To już był absolutny dumping, jeśli chodzi o piwa pszeniczne. Była bardzo tania i była całkiem solidna, chociaż tam wydaje mi się jest lepsza. Drugą taką budżetową pszenicą na polskim rynku, również przyjemną, jest Stefan Zbroj z Kauflanda, który potrafi czasami kosztować złoty 99 zł w jakichś tam okresach promocyjnych. Choć, tak jak mówię, wydaje mi się, że ta pszenica jest lepsza od tych obu niemieckich, o których wspomniałem. Jest bardziej owocowa, lepiej ułożona, fajnie orzeźwia, nie jest przyciemszkawa, co jest czasami cechą niektórych wajcenów, szczególnie tych z niższej półki nieco. A tutaj naprawdę, jak na półkę dyskontową, to jest naprawdę duże, duże zaskoczenie in plus. Piwo się świetnie prezentuje wizualnie, ma świetną pianę, bardzo ładną barwę, fajny aromat, typowo wajcenowy, bez żadnych obcych naleciałości, bez żadnych obcych tutaj nut, które by przeszkadzały w odbiorze. Jest smaczne. Sporo bananowej słodyczy. Ale mi to bardzo odpowiada, więc jestem zadowolony. Warto pójść do Lidla, warto sobie kupić kilka. Myślę, że osoby, które lubią klasyczne wajceny,
będą z tego piwa zadowolone. Ja polecam, uważam, że jest to bardzo dobrze zainwestowane 2 zł 25 groszy. Cena jakby tym bardziej nas kusi, aby po to piwo sięgać, a gdyby było w stałej ofercie Lidla, nawet w nieco wyższej cenie, poniżej 3 zł, to w ogóle byłaby rewelacja. No to tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę. Tomasz Migdałek, blog Birofile, blogspot.com. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.